Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Dywur, witam was w kolejnym odcinku Cienia Tomb Raider. Zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy, ja sobie sprawdziłem, po zakupieniu tłumika od razu on został dodany do mojego ekwipunku, znaczy przyczepiony wręcz od razu do broni, tak więc nie ma co więcej gadać. Czy on naprawdę nie ma tutaj niczego, co ja bym sobie chciał kupić? Celownik do pistoletu zwiększa przybliżenie. Czy ja na pewno chcę to mieć? Nie jestem do końca pewien. Zasobnik na amunicję do karabinu, mam wrażenie, może się przydać. Ale jak już mówiłem, nie będę teraz podejmował żadnych większych decyzji. Zobaczę, co mi się tak naprawdę w toku całej gry przyda. I wtedy będę się zastanawiał. Wykonam sobie troszeczkę strzał. Mam... piórków mam mało. Muszę więcej piórków znajdować. Przebadajmy jaskinię. Czemu ja czuję, że już ktoś ją spenetrował i trzeba będzie zabić dużo ludzi? A, przeczucie. Nauczony doświadczeniem Tomb Raidera. Ej, nie wyglądała na tak dużą z zewnątrz. No ale co poradzisz? Oho, coś tu się otwiera. Iszczel i Czakczel. Bliźniaczki spotykają się. Co to jest? Laro! Co? Mieliśmy nic nie niszczyć. Nic nie niszczę. Tylko odtwarzam oryginał. A proszę, ktoś zaczopował. Ktoś by pomyślał, że tak cienka ściana tyle wytrzymała i nikt się nie zorientował, że tam coś jest. Przed wstąpieniem na drogę żywych. Ktoś przy tym grzebał. Jak przy... tym czymś z Meksyku. To prowadzi do świątyni życia. Leć, ja zostaję. Może znajdę coś jeszcze. Brzmi nieźle. Okej, okay. Czyli pan krępy gorylas zostaje tutaj i będzie się patrzył na kamienie, a my co? A my idziemy penetrować grobowiec. Wiecie, mam tylko nadzieję na jedno, że nie spotkam tutaj jakichś popieprzonych, zmutowanych nagle tubylczych plemion, tak jak na przykład to było w pierwszym Uncharted, gdzie po prostu gra, która była dość realistycznie obsadzona, nagle zmienia się w kwestię jakichś zombiaków. Życie oraz śmierć. Cóż za mechanicznie zaawansowane systemy. Dana, znalazłam świątynię. Świetnie. O, siema. Trójca już tam jest. Przebijają się do środka. Ruszam za nimi. Jakby ja zawsze w takich sytuacjach mam wrażenie, czemu nie znalazł tego nikt wcześniej, kto najzwyczajniej w świecie na przykład leciał sobie tędy helikopterem. Przecież to się wydaje być tak oczywiste, że dosłownie wystarczyłoby przelecieć tutaj helikopterem, już wszystko byśmy wiedzieli. Ja tutaj widzę jakieś podwodne zasoby kruszca. Do upgrade'ów będzie mi to wszystko potrzebne, ponieważ jeżeli ja mogę biegać z maksymalnie zupgrade'owanymi brońmi, to poproszę. Oj, plusy grania na padzie. Wibrują mi teraz kontrolery, zależnie od tego, którą ręką Kraula robi Lara. Klaura. Proszę. Doktor Dominguez jest już na miejscu w Peru. To ci wystarczy? Tak jest, panie dowódco. Przepraszam. Jak te roślinki ładnie się pomiędzy nami tutaj rozdzielają. No tak czy siak. Ja mogę tutaj pozbierać jakieś lecznicze rzeczy. Zbierz 5 roślin podwodnych. A one się jakoś różnią od tego... A, bo zbieram 2! Okej. Okay. Mieszanka wytrzymałości. Ja nie mam dostępu do mieszanki wytrzymałości. A czuję, że mogłaby mi się potencjalnie przydać, kiedy będę się napieprzał z trójcą. Co bardzo niedługo się stanie. A wiecie, kij z tymi. Kij z gośćmi, którzy na wykopaliskach trzymali ludzi. I ostre, ale łódź wygląda w porządku. Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Już. No to proszę państwa, szykuje się troszeczkę stealthy zabijania, coś tak czuję. To co ja mam teraz ze sobą niby zrobić? A, tego już mogę zdjąć chyba. Tak mi się wydaje. O, do widzenia. Znaczy, gadał z nim jego kolega, ale może nie zauważy, że go nie ma. Dobra, chcę sobie tutaj wyjść, żeby mieć obraz sytuacji. Szkoda, że nie wiemy, co się dzieje. Dobra. Nie chcę zginąć, to podstawa. Ten jest niewidoczny, tamten jest niewidoczny. Ale najlepszą taktyką tutaj będzie bycie takim typowym jakby podwodnym asasynem. Żeby też nikt mnie tutaj nie zobaczył, będę się skradał przy tych wszystkich tych. Sztab,
Powtarzam, drony są w wodzie. Ten jest totalnie widoczny, ale może ten nie będzie widoczny. Proszę, nie jest. Dam radę go tu ściągnąć teraz? O kurwa, nie! Umieram. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jakby nie widzę innej opcji jak śmierć. Granatami zaczęli rzucać, kurwa! Dobra, to się dobrze dla mnie nie skończy. Już zaczęło być totalnie chujowo, ale jakoś żyje nadal. Uleczmy się na szybko. Dobra, kolego, strzał w głowę. Usłyszał to ktoś? Koniec? Okej, to totalnie nie wyszło tak jak chciałem. Lara przypadkiem wlazła tam na górę. Nie chciałeś, by właziła tam na górę. Ale dobra, żyjemy. Zużyliśmy tylko jedno leczenie, troszeczkę amunicji. Jest dobrze. Bo przeszukujmy tych kolegów. Chciałem podpłynąć i go wciągnąć do wody, licząc na to, że nikt tego oczywiście nie zauważy. Ale sama walka też nie skończyła się jakoś turbo źle, okej. Nie wincie mnie. Nadal się uczę. A zawsze trochę akcji się przyda, nie? Nie? Okej, dobra. Przejdzie takie wytłumaczenie? Tak, to świetnie. Piórka się przydadzą do strzał, troszeczkę uoleju do upgrade'ów. Mapa? Nie. Pan zawarł przymierze z Noem, mówiąc, że nigdy więcej nie zniszczy tego świata. Można to interpretować w ten sposób, że uznał, że ludzkość dostała już nauczkę. Okej. Dobra, na szczęście to była jedna mała lokacja i to, że tutaj paru gości mnie usłyszało, to nie znaczy, że cały obóz jest chyba zaalarmowany, a przynajmniej mam taką nadzieję. Tutaj jeszcze jest jedna rzecz do obczenia. Jakiś delikwent leży martwy na ziemi. Cześć. Proszę bardzo, nie można pominąć żadnych rzeczy. O, 60 hajsu, coś do jednego eliksiru, do drugiego. Eliksiru, nazwijmy to eliksirami, to pewnie są jakieś ziołowe, pewnie papki zmieszane w moździerzu, takim typowym filmowym sposobem tworzenia leków i jest jak jest. Ale patrzcie, jaka gra jest miła, daje mi tutaj materiały do stworzenia strzał, do stworzenia leczniczych tych. Więc tutaj może się za chwileczkę podziać, ja się będę trzymał na razie łuku. Trójca ma tu swoją obozik. Ej, żona! Rany, co tu się stało? Abi, mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Strzelonego. Okej. Rozpalmy ognisko. Trójcy są spięci. Co ja mogę sobie teraz wziąć? To na pewno nas wyprzedzają. Mam tutaj jeszcze jakieś umiejętności. Znaczy to, że jestem na tropie czegoś. Tylko czy mam jakiś, który kosztuje jeden punkt? Muszę dotrzeć do tej skrzyni przed nim. Wychodzi na to, że nie za bardzo. Przynajmniej nic przydatnego. Tutaj mam jakieś, że... Zbieramy truciznę, że lokalizacja serc zwierząt, ale nie mam teraz żadnej umiejki, którą warto, szczerze mówiąc, którą nawet nie warto, ja nie mam jak odblokować żadnej umiejki. Kurwa, nowa wersja Qubit Torrent, o tego to ja bardzo nie chcę, nie chcę. W odróżnieniu od ojca bardziej stawia na działanie niż na myślenie. Choć nie brak jej inteligencji, w mniejszym stopniu skupia się na znaczeniu i historii poszukiwanych artefaktów. Okej, dobrze. Jak już mówiłem, będę odtwarzał jakieś pierwsze, może dwa zdania, a potem już kwestię czytania sobie tego zostawiam wam. Tu mamy bazę trójcy. Ja nadal mam tylko, kurwa, dwa eliksiry. Jednym mogę sobie coś tam wypatrywać. Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć teren. Nikogo nie wpuszczamy, ani nie wypuszczamy. Wiem o tym, Mondralo. Ale czy wiesz dlaczego? Jestem za niski stopień. Może zwiadowcy będą mogli coś nam powiedzieć, kiedy się tu zjawią. Błotko, dobra, pokryjmy się błotkiem zdecydowanie, jak to mi pomoże pozostać ukrytym. Maskowanie błotem, chować się w otoczeniu, zaskakiwać przeciwników, okej. Patrzcie, to trzeba teraz aktywnie się pokrywać tym błotem. Raport podsumowujący. Do wiadomości doktora Domingueza. Okej, parę rzeczy tutaj już oni zdążyli zrobić, zanim my sobie przyszliśmy, tak więc nasze odkrycie nie było takie super niesamowite, jak mogłoby się wydawać. Przechodzimy za tym i działamy. Nie wiem, ilu ich tutaj będzie i gdzie będą. Zabezpieczyliście już cały obiekt? Jak my tu spokojnie w ogóle wchodzimy? Ustawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są. O, jak my ten nóż wyciągamy, to jest dość badasowe. Zabezpieczyć teren i pilnować, żeby nawet mysz się nie prześlizgnęła. Tak jest. Dowódco, jeśli można spytać, co się dzieje? Drużyna zwiadu jest już w drodze, bez odbioru. Siema! Nie dość, że niewidoczny, to jeszcze pięknie do ściany wciągnięty. Tamtego też nikt nie widzi. Tutaj jest chyba jakiś dwóch bombli, tylko mi się wydaje, więc możemy zrobić cyk i do widzenia, strzał w głowę. Jeszcze w ogóle strzał w głowę daje nam więcej expa, to tym bardziej. Wiadomo, dlaczego warto być efektywnym tutaj. Co się u diabła dzieje? A tam jeszcze ktoś jest? Nie widzę tutaj nikogo. Tam jest jeden, ale on jest totalnie widoczny.
Więc wiecie, inteligentnie trzeba do tego podejść. Tam mamy dwóch kolesi. To jebane miejsce. Patrzcie, jaki zatwardziały, już zmęczony życiem i wojną żołdak. Dobrze, że mi gra podświetla te miejsca, gdzie mogę się schować. Się jasno. Żadnej misji ratunkowej, dopóki nie dotrą tu zwiadowcy. Od ostatniego kontaktu minęła już prawie godzina. Dowódca nie porzuca swoich ludzi. Jeśli powiedział, że mamy czekać na górze, to miał dobry powód. Dobra, tutaj mamy dwóch kolesi. Ja się chowam pięknie w krzakach. Czy któryś z nich za chwileczkę sobie gdzieś może pójdzie, czy będę raczej musiał wykorzystać te butelki, które tutaj mam? Oni chyba właśnie powiedzieli, że nigdzie się nie będą ruszać, aczkolwiek jeżeli wezmę jedną z tych butelek... Tu jest za dużo budynków. Gdzieś tym jebnę. To może uda mi się jednego odciągnąć, a po drugiego sobie hopnąć i go załatwić. Bo teraz jak widzicie, jak dwa dzbany się zaczną tutaj rozdzielać, co jest zawsze najgorszą opcją, ten jest niewidoczny! Do widzenia! Elo, herre. Patrzcie, jak ładnie. A czy tam tego dam radę z łuku postrzelić? Mam tu coś. Dam znać. Mam tu coś. Widzę nieprzyjaciela! Jak to widzisz, kurwa, nieprzyjaciela? Z której strony? Powinniś... Dobra, nieważne. Przybiegł do mnie. Jak widzi nieprzyjaciela? Gdzie on mnie widział niby? Ta gra mnie oszukuje. Byłem totalnie niewidzialny dla niego. Dlaczego on mnie wykrył? Zobaczył ciało kolegi? Nie miał szans. Dobra, okej. Okay. Teren został zabezpieczony. Podejrzane. Tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Wygląda to dosyć standardowo. Jeśli coś poszło nie tak, nie możemy wykluczać żadnej ewentualności. Świątynię też mamy obstawioną. Nie wiem, stary. Nadal mam wrażenie, że przeszliśmy od stanu podwyższonej gotowości w jednym miejscu do wojny po całości. Od czasu tej burzy na wszystko reagujemy nerwowo. Dobra, na spokojnie. Zawsze, wiecie, ja nie muszę prowadzić jakiejś super tutaj skrytej walki. Tego na szczęście nikt nigdy nie słyszy, to jest przepiękne w tym. Mogę gościa zajebać z łuku i tak długo jak tamci dwaj stoją gdzieś w pizdu daleko, nikt się nie zorientuje. Tamten jest widoczny, ale on sobie robi rundki za tamto drzewo i za tamto drewno. Jak myślisz, co tam się stało? Więc niech on tam tylko sobie znowu wlezie, tego zdejmujemy. Przez kogo? Nic tam nie ma. Na pewno. Czegoś tu szukaliśmy. Czy ja dam radę przejść sobie tędy? Dam radę, bo jestem co? Bo jestem pokryty błotem? To by miało w sumie sens, szczerze mówiąc. Dobra, dam radę przejść jakoś tam, z tamtej strony, żeby tego kolesia załatwić, tak mi się wydaje. Tu mogę się schować w ścianie. Czy on jest widoczny? Chyba nie. Nie. To teraz sobie puszczę. Ja się szczerze schowam tutaj w tych krzakach. On jak tutaj podchodzi, to jest totalnie nie... Totalnie jego koledzy go nie widzą. To ja go wciągnę, pożegnamy się. Na do widzenia, go dziabnę nożem. Utratę łączności można wyjaśnić na wiele sposobów. No chodź. Wybaczcie, że ja tak często ten zmysł przetrwania włączam, ale po prostu go lubię. No cześć. Wiecie, co jest dobre? Że nikt z nich nie krzyczy, jak się go morduje. Jakby gdyby oni wszyscy krzyczeli, to moja sytuacja byłaby trochę utrudniona. Ale na szczęście jest git. Teraz mam jeszcze lepszy plan, proszę państwa. Bierzemy butelkę. Mogę stworzyć kurła mołotowa i przydupić w nich obydwu. Cześć. Giniecie, elo here, do widzenia. Widzicie, co ona zrobiła? Dwóch ludzi tutaj płonie, ona się z tego błota oklepuje. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rorg był tutaj w Kozumel, kiedy Dominguez zabierał sztylet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. To było tak niesamowicie satysfakcjonujące. Uff. A akurat, ja nie zużyłem wiele zasobów. Zresztą gra mi tak bardzo podrzuciła tutaj ten kawałeczek oleju. To była tak mocna sugestia, weź w nich jebnij, że aż szkoda gadać. Tutaj jeszcze w ogóle górą mogłem pójść, zeskoczyć na któregoś z tych kolesi. Dobra. Tutaj widzę troszeczkę jeszcze właśnie oleju, nawet ta butelka tam, to było wszystko idealnie ustawione pod to, żebyśmy właśnie tak to zrobili. Trochę zasobów jeszcze. Mam max śrubek. Dobra, wbijamy chyba tutaj, co? Otwieramy. Zdecydowanie szybciej się męczę tym czekanem, jak naciskam, jak wiecie, jak spinam dłoń i naciskam tego X-a za pomocą palca wskazującego, zamiast trzymając pada i kciukiem. Dobra, zjeżdżamy na dół. To jest to, o czym mówili deweloperzy na pokazach, że gra jest mocno wertykalna. Dużo się zjeżdża na dół i schodzi. Zbadaj wykopaliska. Co tu się w ogóle odjebało? Martwi ludzie? Co tu się wydarzyło? Właśnie, dobre pytanie. Ja nie wiem. Wszystko pełne. Jezus Maria. Ja wszystkiego mam max. Muszę trochę pozużywać albo plecak ulepszyć. Okej. To za to mogę wziąć. Cudownie. Części do eliksirów.
A tutaj? Raport trójcy. Do wiadomości doktora Domingesa. Znaleziono możliwy punkt wejścia do świątyni obok Kugłakiaku. Sprzęt wykopaliskowy w drodze. Okej, okay. To nie było jakieś zbyt informatywne dla mnie, ale okej. Okay. Chyba mapa, nie? Tak jest! To jest mapa, cudownie. Parę rzeczy się nam odkryło, ale to też widzę, są jakieś pierdoły. Tutaj mamy jakąś karteczkę. Czy ja przyszedłem stąd, czy ja... Nie, ja przyszedłem całą tą ścieżką. Dobra, i tutaj będziemy mieli jakiś dokument. Okej, okay, idziemy przed siebie w takim razie. Zobaczymy, co znajdziemy, penetrując jaskinię. Już się robi, widzę, klimatycznie. Ach, to oświetlenie w zamkniętych przestrzeniach. Nie jest to ray tracing oczywiście. Ale ten... Dajcie znać w komentarzach, myślicie, że powinienem kupić sobie 2080 Ti, żeby te filmy wyglądały lepiej? Jestem otwarty na wasze sugestie. Bo już i tak wrzucamy filmy z peceta w 2K i to już wygląda całkiem zajebiście, ale mogłoby pewnie wyglądać zajebiściej. Bo i tak raczej nie będę wchodził wyżej niż 2K, ale jakby sobie pocisnąć najwyższą, maksymalną możliwą grafikę, to mogłoby to wyglądać ciekawie. Od śmierci do życia, odnowił do pełni świątynia ta strzeże srebrnej skrzyni. Łohoho, no to wygląda interesująco. A, już troszeczkę łapie klimaty. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Dobra, czyli razem ze swoją nową duperą zaczęli odkrywać sekrety. Czemu to wszystko płonie? Co, my jesteśmy w wulkanie? Znajdź sposób na otwarcie bramy. No mamy ewidentną zagadkę. Wyglądają jak pierwsza połowa dat. Iszczel po lewej, Czakczel po prawej. O Jezus Maria, jak ja mam tu niby teraz rozkminić? Tam to raczej nie będę schodził. To są węże! Okej, okay, to są węże, zdecydowanie. Czyli będę miał tutaj pewnie gdzieś jakieś podpowiedzi z prawej i z lewej. Czy może Lara mi zdradzi, jakby to miało wyglądać? No bo musimy ustawić odpowiednie numerki. Ale czy gra mi cokolwiek sugeruje? Pięknie ukryta jest ta świątynia. Co się w ogóle dzieje, jak ja tym kręcę? O kurwa! Okej, okay, dobra, to nie do końca planowałem, ale ewidentnie gra mi mówi idź tam! Co to jest? Mogę coś wcisnąć tutaj? No, zdecydowanie. O, mogę tam nawet pójść! No dobra, dobra, posłucham się w takim razie. Co to kurwa jest? Jakieś... No miałem powiedzieć, że ha, ale raczej nie o to chyba chodzi, że tutaj jest ha. Jeśli chodzi o jakieś głębsze znaczenie tego wszystkiego. No dobra, czy tam będzie to samo? Tam się coś kurde rozpieprzyło niestety. A nie, dobra, myślałem, że jest rozpieprzone, ale tutaj też dam radę wejść. I zapewne rozkminić jakiś pattern. Proszę, Lara! Nawiguj mnie jakoś w tym wszystkim, to ty tutaj jesteś archeologiem, ekspertem, a nie ja. No i mamy jakieś informacje. O, świetnie. Cyk! Dobra, przeżyłem. Okej, okay. Trzeci klocek tutaj doszedł? Przecież były dwa tylko. Okej. Okay. Dobra. Tutaj trzy kropki muszą być, bo to się wtedy będzie zgadzało z... Tak mi się wydaje, że te trzy kropki tutaj muszą być. Tak jak jest tam z prawej strony pokazane. A tutaj trzy kropki u góry i dwa te takie jakby dziwne te landrynki. A nie. Trzy landrynki? Czekajcie, ja ustawię tą, stanie się coś? O, tutaj się coś przecież jeszcze otworzyło. Okej, okay, dobra, tego nie zauważyłem. Goddammit. Może to teraz się otworzyło? Nie, wątpię. Okej, okay, tam mamy jeszcze jedne drzwi. Kolejne drzwi. To musi być nieco bardziej skomplikowane. Chyba udało mi się to ułożyć tak, jak miało być ułożone przed chwilą. Cholera, powinnam to przewidzieć. O kurwa, co się dzieje? O, mały włos. Okej, okay, dobra, no to jakby wszystko poszło w pizdu. A nie dam radę wystrzelić tych wszystkich węży z łuku. O, teraz się pojawił jeszcze jeden klocek. Się tutaj wysuwa, ja nawet nie wiem tego. Dobra, jeszcze jedną landrynkę musimy tutaj ustawić. Mamy trzy landrynki. A z prawej strony... To w ogóle pokazuje różne inne rzeczy. Czy tam brakuje niektórych tych kamieni, czy mi się tylko wydaje? Dobra, cztery kropki u góry z kreską. Jest. Jedna kropka, trzy kropki i kreska. Tak będzie, tak będzie. Jedna kropka, trzy kropki i na dole będzie kreska, ewidentnie. I teraz chyba powinny tamte drzwi mi się bezpiecznie otworzyć, tak mi się wydaje.
cyk, cyk, cyk i tutaj kompletujemy drugi. Tak, a tutaj trzy kropki podkreślone i trzy landrynki. Czy są różne te landrynki? Nie, one są mniej więcej takie same. A tamto pokazuje mi mniej więcej to samo. No dobra, sprawdźmy to teraz. Czy te drzwi teraz mi się bezpiecznie otworzą? Mam nadzieję. Yeah, boy! Udało się. Podłoga się nie zapata. O Jezus Maria. Ja mam u siebie dwie daty. I Iszczel. Wydaje mi się, że datę po lewej już gdzieś widziałam. To zdjęcie z Kozumel. Może to jakaś poszlaka. Okej. Okay. Otworzyć podgląd, zebrać artefakt. W majańskim kalendarzu długiej rachuby wszystkie daty składają się z 5 liczb. Te liczby uszkodzono, by wyglądała jak 13, ale w rzeczywistości to 8. To różnica 2000 lat. Gwiazdozbiory byłyby w zupełnie innej pozycji. Gwiezdna ścieżka prowadziłaby na zachód, gdzieś w Peru. Ostatnia liczba na lewej kolumnie to 0. Ostatnią cyfrą na lewej kolumnie powinno być 0. Rozumiem, że 0 to jest ta landrynka. Tak mi się wydaje. Stanie się teraz coś wybitnego? Jaka jest ostatnia cyfra dla Chuck Chen? Dwie kropki nad poziomą kreską. To chyba 7. Okej. Dobra, dobra, dobra. Tu landrynka, tu dwie kropki nad poziomą kreską i te ostatnie drzwi powinny się już otworzyć. Jezus Maria, ta muzyka! Mam wrażenie, że zaraz mnie coś dojebie tutaj! Zaatakuje właśnie jakieś plemię kanibalistycznych, zmutowanych kazirodczych jebańców. Jak to czasami bywa w tych filmach. A może za dużo horrorów się naoglądałem powalonych, nie wiem. Otwiera się, dobrze. No już nie będzie chyba więcej liczb. Nie, mamy to, proszę państwa. Tak jest. Punkt umiejętności. Johna? Cześć, Laro. Tu Abby. O, Abby pewnie jest z trójcą jak nic. To malowidło. Zdaje się przedstawiać jakąś podróż. Wchodząc przez pysk jaguara, podążasz za wężem w stronę Srebrnego Oka. Na tej drodze widać jakiegoś pająka i orła, który leci w kierunku świątyni. Dobra, większość tych rzeczy nic mi nie mówi, ale pysk jaguara jest tutaj. Czyżby? Ta, rzeźba kota, wielkie zęby. No proszę, wrócił. Lara, nic ci nie jest? Tak, wracam tam. Dobrze, myślę, że to ci się spodoba. Okej, okay, to na razie przebadajmy jeszcze to, co się tutaj znajduje, ponieważ na szczęście ta jedna komnata nie kryje, tylko jakiejś dupianej pierdoły, ale trochę języka jeszcze liźniemy. Tutaj też się coś znajduje po drugiej stronie. Co to jest? Kolejne mapy? Nie, kolejny język do nauki. Okej. Okay. Balam to majańska nazwa jaguara. Okej. Okay. Dobra, wychodzimy. A nie, jeszcze to mamy to. Uuu, coś tutaj już się uda. Dialekt wygląda znajomo, ale coś mi tu nie pasuje. Te całe monolity dają mi chyba właśnie... Aha, A, dobra, muszę rozwinąć wiedzę, bo jestem za głupi. Nauczy się jakiegoś kolejnego przepisu? Proszę, jakiś wytrzymałościowy eliksir czy coś takiego. Do napierdalania się z przeciwnikami, bo... Mój fail, który widzieliście dzisiaj, będzie takich pewnie jeszcze więcej. Ale później już profesjonalnik załatwiłem, więc to był... Zrozumiecie chyba, że to była kwestia mechaniki. Jej, jak się ładnie zaświeciło jeszcze na nas. No ja tutaj widzę znowu talerz uderzony młotkiem wiele, wiele razy. Ona pewnie odczyta przepis na jakiś środek na wytrwałość. Jop! Kiedy siedzisz na gałęzi, użyj strzały z liną, by zabić i powiesić wroga. Nie, dobra. Wyczytała, jak kiedyś mordowano ludzi. No to w sumie też jest przydatna informacja. Dobrze, że pozostawiali takie informacje dla nas. Jezus Maria. Kolejny język troszeczkę. Już 88%. Jeszcze myślę tylko jedno znalezisko albo dwa i będziemy zadowoleni. Tutaj mamy jakąś podejrzaną wodę, do której musimy wskoczyć. Czy będą kolejne jebane mureny tutaj? Ja czuję, że będą kolejne mureny. Dobra, nie mamy wielu opcji. Nurkujemy i płyniemy. Kurwa, piranie, świetnie. Będąc, ukryj się... Aha! Pod wodą się teraz muszę przed rybami ukrywać? Serio? Jezus Maria, piranie tutaj są. Ja będę powietrza zaraz potrzebował przecież. O, świetnie. To dopiero nową mechanikę dorzucili. Krycie się przed rybami. Kurwa, ale to od początku jakiś taki motyw tutaj jest mocny. Najpierw te mureny. Teraz te ryby. Jakieś pojedyncze. Dobra, nie widzę nigdzie tej pieprzonej. Tu jest jakaś trawa. Dobra, ja muszę szybciej płynąć, będę miał przejebany. Już nawet nie zbieram tych rzeczy. Muszę się ukryć przed rybami. Patrzę, jak pływają. Chcą mnie zajebać.
Dobra, potrzebuję też powietrza, bo niedługo mi się skończy, tak więc podpłyńmy tutaj. O, świetnie, dobra. Jakby czemu ona... Dobra. Dokąd ja mam płynąć? Nie wiem. Zapierdalam przed siebie teraz tak, dość randomowo. Do tego. Bo piranie nas wpierdolą. Serio, skradanie się przed rybami, no tego to bym nie pomyślał. Nie mam pojęcia, dokąd płynę. Totalnie przed siebie cały czas. Mam nadzieję, że jakiś ten punkt powietrzny zaraz tutaj znajdziemy. Kolejne piranie będą? Pewnie tak. Dobra, bo my umrzemy tutaj jeszcze. Tu jest jakieś światło. Kurwa, tam jest powietrze, dobra. O, lecę. Czy ja dobrze płynę? Nie wiem. Proszę, nie każcie mi w tej grze nawigować się pod wodą przez jakieś popieprzenie. Długie fragmenty czasu, bo to nie jest naprawdę moja ulubiona rzecz. A czemu nie mogę wrócić tak, jak przyszedłem? Miałem wrażenie, że nie zawaliło się tam nic w żaden tragiczny sposób. Tu jest jakieś wyjście, dobra. Mam gdzieś szukanie tam przedmiotów. Oho, oho, powierzchnia, proszę, powierzchnia. Cyk, 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 cyk. Jest, udało się, Jesus. Okej, dobra, tyle dobrze. Naprawdę nie lubię sekwencji podwodnych, kiedy jeszcze jesteśmy ograniczeni nie dość, że presją czasu, bo się udusimy, to jeszcze morderczymi rybami, przed którymi musimy się chować. Mam już parę punktów umiejętności, chyba ze 3 będą w sumie. A więc trzeba będzie się zastanowić nad tym, co wezmę. Jak coś czuję. Zawsze jak wchodzę do takiego miejsca, gdzie jest jakiś taki mały winkiel z lewej bądź z prawej, to się spodziewam, że będą jakieś rzeczy do zebrania. Nie wiem, tak. Przykro mi. Ktoś jeszcze przeżył? Chujnie. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Zapiski ze... Autorem tego tekstu jest badacz połowy XX wieku, poszukujący zaginionego miasta. No domyślam się. Kto inny tutaj miałby się zapodziać? Widzę, że mamy jakąś kolejną konfrontację z przeciwnikami. Mogę się błotkiem obsmarować? Baza? Baza, zgłoś się, odbiór. Macie coś? Cicho, muszę się skupić. Ten jest widoczny, czy jest niewidoczny? No dawaj. Jedna gałąź, jedno ciało. Dobra, wydaje mi się, że jest niewidoczny, bo gra mnie tutaj ewidentnie uczy, jak zabijać przeciwnika. Czy ona go schowa w tych liściach, tak żeby jego kolega nie zobaczył? O, siema! Tutaj są łonie! No chodź, chodź zobaczyć, jak... Co... Mój kolego. Nie dopadniesz mnie. Tu się mylisz, kolego, tu się mylisz. Nie dam rady. Więcej nie uniosę. Właśnie, to jest dobre pytanie. Czego oni się tak boją? No fucking idea, ale... Niestety pewnie niedługo się dowiemy, coś tak czuję. I nie jest to byle pierdoła. Może kolejny, kurwa, jaguar. To by dopiero było super, nie? Zgubiłem krótkofalówkę przy katastrofie. Okej. Okay. O, jakie zwierzę, słyszę. Jesus, to ta legendarna pół małpa, pół człowiek. Człowiek to w sumie niby też małpa. O kurwa, mo, wiedziałem, jakieś plemiona lokalne, które wyglądają przerażająco, jak nic. Co to było? Świetnie. No to będzie hardkorowe. Gdzie nasze wsparcie? Może będą przyjaźnie nastawieni? To powiedz im, że mają się kurwa pośpieszyć. Trochę wątpię. Wiecie co lubię? Że nieważne kto zabije przeciwnika, ja go mogę zlutować. Wszystko pełne. Więcej do wiadomości doktora Domingueza. Obóz założony przy porzuconej rafinerii obok wioski. Trwa inspekcja terenu. Nawiązano kontakt z wieśniakami. Nie mają informacji o samotnym wilku. A, ostrzegają centralę przed Abby, bo zapewne jednak Abby to jest dobry człowiek i za bardzo węszy i mogłaby pokrzyżować plany trójcy. Chyba, że należy do jakiejś drugiej frakcji. Ostrzegam! Kurwa mać, nie zbliżaj się do mnie! No, świetnie, świetnie. No już, uspokój się. Widzę, że trójca to nie będzie moje jedyne zmartwienie. Widziałem tylko pazury, zęby. Pomocny jest. Hej, okaż trochę zrozumienia. Załatwili nas. Tylko krzyki, kości. Już koniec, jesteś bezpieczny. Czy oni zobaczą mnie, jak się z nim tutaj siłuje? Talina w ogóle jakoś się dziwacznie baguje. Okej, okay, jeden załatwiony, drugiego też dam radę zaraz załatwić. Ja generalnie bardzo lubię być zawsze na podwyższeniu, jeżeli chodzi o takie sneaky akcje. Jestem tutaj i mniej widoczny, jestem w stanie im trochę krzywdy zrobić. Kurwa, miał hełm. O, świetnie, świetnie! Nie zauważyłem, że ma hełm! Okej. Okay. Nawet, że umierają! No nie jest aż tak super źle! Kurwa, granaty mają. Czy ja dam radę się schować przed nimi teraz? No nie w taki sposób! Jezus Maria. O, to nie poszło dokładnie po mojej myśli.
Mogłem posłuchać gry, nie pokazała mi znacznika headshota. Mogłem się zorientować, że chodzi o to, że ma kurwa hełm. Ale jestem dzbanem i tak się nie stało. Koniec. Koniec, nie ma ich już chyba, ale ja mogę się schować, to jest największy plus tej sytuacji. Dobra, co tu się dzieje? Gdzie on jest? Na lewo od ciebie! Czym są te stworzenia? Nie wiem i nie jestem pewien. No dobra, okej, okay, chcę wiedzieć, ale wątpię, żeby informacja mnie ucieszyła. Skąd przyszli? Stara, słuchaj, mamy tutaj ważniejsze rzeczy teraz do roboty. Trzeba przeszukać ciała tych gości, których zabiliśmy. Gdzie one są w ogóle? O kurwa, nie podoba mi się to ani trochę. Ciągle słyszę jakieś takie dziwaczne skrzeczenie. To nigdy nie jest dobry znak. No to na stółce są członkowie jakichś plemion tutejszych. No nie uniosę za wiele rzeczy, niestety, to prawda. Aczkolwiek co uniosę, to chcę podnieść. Nie no, ich ciała na pewno nie znikają, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie ich pomordowałem. Jeden na pewno padł gdzieś tutaj u góry, z łuku. Potrzebny mi lepszy łuk, to jest jedyna odpowiedź w tej chwili, ale coś czuję, że jeszcze przez jakiś czas lepszego łuku nie dostanę. Niestety. Dobra, nie wiem, poznikały te ich ciała, wyjebane mam. Mogłem oczywiście benzyny rzucać, strzelać w to. Na razie przejdźmy sobie kawałeczek dalej, do góry. I tak mam pełne sakwy, muszę powydawać troszeczkę tych wszystkich materiałów. Wróć do Kuwagiaku. Dobra, proszę państwa, mamy 31 minut nagrania w tej chwili. Skończymy sobie ten odcinek. Nie jestem pewien, ale być może będzie dzisiaj jeszcze drugi, bo chcę rzucać tak na zmianę. Dwa Tomb Raidery Spider-Man, dwa Spider-Many Tomb Raider. Żeby była jakaś tutaj przeplatanka zdrowa. Ale na razie uciekam. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię z larwy. I pa, pa.